Ruch samochodowy budzi się w Polsce po zimowej przerwie w weekend majowy. Polacy masowo ruszają na wycieczki, pikniki czy krótkie urlopy. Subaru Polska rozpoczęło akcję Trzymaj się bezpiecznie, która ma zwrócić uwagę kierowców na bezpieczeństwo. Trwa akcja Trzymaj się bezpiecznie. Jesteśmy w Parku Skaryszewskim w Warszawie. To wydarzenie kończące trzeci tydzień bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jak takie akcje jak ta, czyli Trzymaj się bezpiecznie, wpływają na bezpieczeństwo na polskich drogach? No każde działanie, każda akcja, każda kampania, która poprawia bezpieczeństwo, spotkania dzieci, dorosłych z policjantami, z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, jest pretekstem do tego, aby świadomość w nas zwiększała się z dnia na dzień i widać to w statystykach wypadkowości w Polsce, która całe szczęście spada. Co jest najczęstszą przyczyną wypadków na polskich drogach? No musimy rozgraniczyć obszary zabudowane i poza nimi, tak? Jeżeli mówimy o obszarach miejskich, tam gdzie odbywa się duży ruch pieszych, rowerzystów, przecinają się te drogi pieszych i rowerzystów z drogami dla pojazdów, to najczęstszą przyczyną są jednak nieprawidłowe zachowania kierujących wobec pieszych i rowerzystów i tu należy na to zwrócić uwagę. Jeżeli wyjeżdżamy poza miasto, poza obszar zabudowany, to prędkość jest główną przyczyną tych zdarzeń. Oczywiście możemy mówić tu o brawurze, nieodpowiedzialności i takich dziwnych zachowaniach, natomiast pamiętajmy, że sama prędkość nie zabija, tylko jej nagła utrata prędkości, czyli nagłe zatrzymanie. Te wszystkie kampanie, chociażby taka dzisiejsza, gdzie znani kierowcy rajdowi uczestniczą w tych spotkaniach, mogą podzielić się swoimi doświadczeniami, ale również namawiamy jako policja, instytucje i właśnie przedstawiciele mass mediów, czy ludzi znanych, kierowców rajdowych, zachęcają do prawidłowych zachowań na drodze. Skoro mówimy o bezpiecznej jeździe, no to sprawdźmy, jak możemy podnieść nasze umiejętności za kółkiem. Ze mną jest Irek ze Szkoły Jazdy Subaru. Dzień dobry. Witam serdecznie. Szkoła Jazdy Subaru. Jesteśmy najstarszą markową Akademią Bezpiecznej Jazdy w Polsce. Prowadzimy szkolenia dla firm, dla flot, ale również dla osób indywidualnych. Są to szkolenia przede wszystkim z doskonalenia techniki jazdy, ale również szkolenia z jazdy defensywnej i ekodrivingu. Jakie najczęściej błędy popełniamy na drodze? Jest tych błędów troszkę. Jest to przede wszystkim nadużywanie sprzęgła. Bardzo często wjeżdżamy w zakręt z wciśniętym sprzęgłem. Hamowanie bardzo późne. Hamujemy przed zakrętem, ale to hamowanie jeszcze odbywa się w zakręcie. Powinniśmy zakończyć hamowanie przede wszystkim przed zakrętem. Jak wyglądają zajęcia w szkole jazdy Subaru? Szkolenie składa się z części teoretycznej i części praktycznej. W czasie zajęć teoretycznych opowiadamy i przygotowujemy do ćwiczeń, natomiast ta druga część, ciekawsza, praktyczna, składa się z kilku modułów. Przede wszystkim opowiadamy, jak prawidłowo zająć pozycję za kierownicą, jak prawidłowo operować kołem kierownicy, ale również nauczymy się agresywnie, awaryjnie hamować. Najciekawszym ćwiczeniem jest awaryjna zmiana pasa ruchu, czyli ćwiczenie, które bazuje właściwie na poślizgu, ale również w czasie tego szkolenia i tego ćwiczenia będziemy mogli poznać i nauczyć się, jak działają systemy w naszym samochodzie. To może taki poradnik w pigułce, jak poprawnie ustawić fotel? Siedzisko powinno być dosunięte w taki sposób, aby noga, która jest wciśnięta na sprzęgle, była ugięta w kolanie. Drugim wyznacznikiem będą ręce. Jeśli moje ręce zagną się na godzinie 12 na kole kierownicy w nadgarstkach, to jest dla mnie sygnał, że ta pozycja za kierownicą została optymalnie ustawiona. Tutaj mamy łatwo, bo w Subaru jest zintegrowany zagłówek, w związku z tym nie musimy go korygować, ale pamiętajcie proszę o tym, aby najwyższa część zagłówka była w równej linii z najwyższym punktem naszej głowy. Kolejnym etapem to są pasy bezpieczeństwa. Wpięcie pasa w klamrę to nie wszystko. Pas biodrowy przylega jak najbliżej naszego ciała. Natomiast na wysokości naszego obojczyka, barku, starajmy się, aby on przebiegał idealnie przez środek. Tak, aby nas nie uwierał w szyję, ale również, aby w czasie awaryjnych sytuacji, abyśmy się spod tego pasa nie wyślizgnęli. No
Na akcji Trzymaj się bezpiecznie jest także czterokrotny mistrz Polski w rajdach, Kajetan Kajetanowicz. Cześć. Cześć, dzień dobry. Wyznacznik bezpieczeństwa na drodze? Dobry kierowca. Pytanie, co to jest dobry kierowca? Dobry kierowca to na pewno świadomy konsekwencji, świadomy tego, co może się wydarzyć. I tutaj myślę, że dobrym autorytetem jest właśnie nie kto inny jak kierowca rajdowy. Kajetanie, jakim jesteś kierowcą prywatnie? To trudne pytanie, oceniać samego siebie. Staram się zwracać uwagę na to, jak jeżdżę, w jaki sposób traktuję innych uczestników ruchu, myślę o ich bezpieczeństwie również. Popełniam błędy, jak myślę każdy, ale nie możemy się tym tłumaczyć, że każdy popełnia błędy. Trzeba myśleć o nich, eliminować je, wyciągać wnioski i taki jest mój plan. Porozmawiajmy jeszcze o Subaru, bo 3 lata temu twoim samochodem rajdowym było właśnie Subaru. Tak, zdobyliśmy Subaru 4 tytuły Mistrza Polski, więc wiążę z tymi samochodami fantastyczne wspomnienia. Teraz jeździmy w Mistrzostwach Europy innym samochodem, ale nadal mam nawet 2 auta. Dokładnie to, którym zdobyłem 3 tytuły, jest u mnie w garażu. To samochód rajdowy i samochód treningowy, który wygląda bardzo podobnie, nie jest tylko oklejony. Darzę wielkim sentymentem te samochody. Myślę, że polityka prowadzona przez Subaru Import Polska jest zgodna z moim sercem, ponieważ wspierają mocno motorsport i dlatego ja też sercem, między innymi dlatego, też sercem jestem z nimi. Kajetanie, porozmawiajmy o bezpieczeństwie za kółkiem. Jakie błędy najczęściej popełniamy na drodze? No, najczęściej wykonujemy te podstawowe błędy. Zła praca rąk na kierownicy. Wsiadamy do samochodu, mamy złą pozycję za kierownicą. Z reguły siedzimy za daleko. Co za tym idzie, ten samochód gorzej czujemy, a zwłaszcza w poślizgu. Jestem ambasadorem akcji Lotos Zapnij Pasy. Lotos Mistrzowie w pasach. Zapinamy pasy niewłaściwie. Mamy statystyki. 1/5 nas. I to tych ludzi, którzy się do nas zgłaszają, żeby sprawdzić, czy właściwie zapinają pasy, bo myślą, wydaje im się, że mają właściwie zapięte te pasy. 1/5 z tych ludzi tylko te pasy ma zapięte właściwie. Jest jeszcze gorzej jest z tym, jak zapinamy, jak mocujemy fotelik dzieciakom naszym i jak je zapinamy w ten fotelik. Więc jest wiele do zrobienia na polskich drogach. Myślę, że ta świadomość tego, co może się wydarzyć wtedy, kiedy nie będziemy na pewne rzeczy z pozoru błahe zwracać uwagi, jest bardzo ważna. Co to znaczy bezpieczny fotelik? Czyli fotelik, który oprócz testów homologacyjnych przeszedł też testy niezależnych organizacji i dostał co najmniej 3/5 gwiazdek bądź punktów w tych testach. Tak? A kolejnym aspektem, na który zwracamy uwagę rodzicom, jest montaż fotelika w samochodzie, czyli jak on powinien być zamontowany, jak najściślej, albo za pomocą pasów, żeby nie miał żadnych luzów, albo za pomocą systemu ISOFIX. Tak? Tak samo jak zapiąć w nim dziecko. To jest też szalenie istotne. Na uprzęży, na pasach nie powinno być żadnych luzów, tak? Im mocniej, tym lepiej, bo to zwiększa poziom bezpieczeństwa dzieciaków. Dlaczego akurat Subaru? Znaczy ja generalnie jestem fanką motoryzacji, a Subaru darzy wyjątkową sympatią i emocjami, dlatego że miałam okazję jeździć prawie wszystkimi modelami Subaru. I po pierwsze, na polskie drogi jest to w ogóle idealne auto, bo jest bezpieczne, a po drugie jest niepozorne. To jest taki samochód, który ma wszystkie atuty najlepszego auta, a jednocześnie nie wygląda. I bardzo mi to odpowiada. Jest niepozorne i w zasadzie nie spodziewa się po wyglądzie, co tam drzemie w środku. Takie trochę jak ja. A co z nowym Subaru Outback? No kurczę, sztos, klasa. Jeszcze nim nie jeździłam, nie próbowałam go, ale jest piękny. No i niewątpliwie wszystkie atuty właśnie takie, które są potrzebne dla osoby, która raz, że jest rodzicem, dwa, że jest osobą, która bardzo często podróżuje po Polsce i po świecie. I to jest auto, które spełnia wszystkie warunki, które byłyby
też zaspokoiłyby mnie, o tak powiem. Nowy Outback to przede wszystkim bardzo fajny, rodzinny samochód, który nie boi się asfaltowych, dalekich podróży, ale nie boi się też zjechania na drogę nieutwardzoną. No i ta kwestia bezpieczeństwa, o której wspominałem wcześniej, tu jest nowa filozofia bezpieczeństwa, bezpieczeństwo prewencyjne, czyli system EyeSight, para cyfrowych kamer, które przetwarzają obraz. To jest taka dodatkowa cyfrowa para oczu kierowcy, obserwująca cały czas drogę przed nami i zapobiegająca ewentualnym przyjemnym skutkom kolizji. Cechą charakterystyczną samochodów Subaru jest przede wszystkim stały, symetryczny układ napędowy, symmetrical all-wheel drive. To, że ten samochód jest napędzany stale na cztery koła, to również pomaga kierowcy wyjść czasem, można się wydawać, beznadziejnych sytuacji. I to warto podkreślać za każdym razem, mówiąc o Subaru. Wraz z silnikiem typu Boxer, czyli to, że ten samochód, siły w tym samochodzie i masy rozłożone są nisko, co sprawia, że ten samochód sprawia wrażenie przyklejonego do asfaltu. Generalnie od samego początku byliśmy postrzegani jako mocno marka związana z sportem, z szybkimi, mocnymi samochodami, wydającymi takie specyficzne odgłosy. Teraz myślę, że możemy pochwalić się również takim mocnym naciskiem tutaj na filozofię bezpieczeństwa związanego z marką Subaru właśnie. No i jak się okazuje, impreza Trzymaj się bezpiecznie to nie tylko impreza dla tych, którzy chcą zyskać jakąś informację o bezpieczeństwie, ale to także kącik dla najmłodszych i tych trochę starszych. Mamy tutaj dwa rowery, Elliptigo i Balance Bike. Zdecydowanie lepiej jeździ się na Balance Bike, bo można usiąść wygodnie, pedałować i ruszać przed siebie. Pedałujemy i wtedy pracują nam mięśnie brzucha. Te mięśnie brzucha są bardzo istotne, bo to właśnie one odpowiadają za to, jak mocno wychylimy się i jak mocno skręcimy. Zdecydowanie trudniejszy do obsługi jest Elliptigo. Przypomina taki Orbitrek, rower, który można znaleźć na siłowni. Na Elliptigo jeździ się zdecydowanie trudniej, bo się stoi i musimy wykonywać ruchy góra-dół, góra-dół, nogami. Te dwa urządzenia to znakomita alternatywa dla zwykłego chociażby roweru. Moim zdaniem to znakomita zabawa. O bezpieczeństwie na polskich drogach warto pamiętać nie tylko podczas takich akcji jak ta, organizowanej przez Subaru. Warto pamiętać przez cały rok. No to trzymajcie się bezpiecznie.